Klub Koalicji Obywatelskiej przygotowuje projekt uchwały antysmogowej i przedstawi go na kolejnej sesji Rady Miejskiej Leszna. W budżecie Leszna zapisano 200 tysięcy złotych na wymianę pieców węglowych. Na gazowe poinformowała Anna Poloch, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lesznie. To zbyt mało, zdaniem radnego Tomasza Mikołajczaka, który konsekwentnie walczy o jakość powietrza w Lesznie. 200 tysięcy starczy na dotacje dla zaledwie około 30 mieszkańców, mówił radny. Zdaniem Anny Poloch ta kwota zapewni wymianę około 50 pieców. Jakie są rzeczywiste potrzeby, ile zatruwających środowisk pieców działa w Lesznie? Należy to zinwentaryzować, bo nie mamy wiedzy, jaka jest skala tego zjawiska, mówił Tomasz Mikołajczak. Między innymi właśnie te kwestie zawarte zostaną w uchwale przygotowywanej przez radnych Koalicji Obywatelskiej. Trzeba to zrobić, bo jak mówi Tomasz Mikołajczak, Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwały antysmogowe, zaostrzające przepisy regulujące korzystanie z pieców węglowych. Już wcześniej radny interpelował w sprawie utworzenia w Straży Miejskiej Zespołu do Spraw Walki ze Smogiem i zaśmiecaniem środowiska. Ten pomysł nie zyskał akceptacji władz miasta. Leszno zasłynęło na całą Polskę najwyższą karą dla mieszkańca za zatruwanie środowiska miał zapłacić 5000 tysięcy złotych, tymczasem w Lesznie wciąż można zobaczyć takie obrazki.